przynajmniej od XIX wieku Polska ziemniakiem stoi. Ja pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować najlepszą potrawę właśnie z tego warzywa. Przygotuję sałatkę ziemniaczaną. Ulubioną potrawę nas i wszystkich naszych sąsiadów. Moja wersja, którą Wam pokażę, jest z dwoma twistami. Pierwszym z nich jest smażona cebula, czyli na rozgrzaną patelnię wlewam olej, łyżkę i wrzucam połowę pokrojonej białej cebuli. Teraz czekam, aż się porządnie zasmaży, tak żeby to były skwarki z cebuli. W tym czasie mogę zająć się już ziemniakami. Ugotowałam 700 g ziemniaków w mundurkach w osolonej wodzie. Po ugotowaniu obrałam je za skórę. W związku z tym, że są małe, będę kroiła je na ćwiartki. Ziemniaki są już gotowe, tak samo cebula. Wrzucam ją teraz do miski. Następnym twistem w tej sałatce są kapary. Nimi zastąpię ogórki. Owoce kaparów są bardzo ciekawe. Mają identyczny smak jak kwiaty, ale w środku mają fenomenalne pestki, które robią robotę. Do tej sałatki zużywam około 7-8 owoców kaparów i garść kwiatów. Kwiaty są bardzo małe, więc nie muszę ich kroić. Jeżeli zostanie Wam też trochę zalewy, tym lepiej, bo to jest jedyne warzywo, które nada kwasowości. Kolejnym elementem jest pokrojony wcześniej szczypior. Jak widzicie, w ogóle go nie żałuję. Kolejnym jest pokrojona wcześniej biała, surowa cebula. Zużyłam połowę główki. Pozostaje mi zrobienie sosu. Używam 6 łyżek majonezu, 3 łyżek jogurtu naturalnego i 2 łyżek musztardy serebskiej. Wszystko doprawiam świeżym pieprzem i odrobiną soli. Teraz pozostaje najlepsze, czyli wymieszanie. Bądźcie sprytniejsi ode mnie i po obejrzeniu tego filmu wybierzcie większą miskę. Szczypior. I jeżeli jesteście w stanie się powstrzymać, to włóżcie sałatkę na co najmniej godzinę do lodówki. Ja nie jestem w stanie, zabieram ją. Auf Wiedersehen.